Uczestnicy Złom Racing wystartowali z Zawiercia do Mikołajek. Wszystko po to, aby wesprzeć zawierciańskie schronisko dla zwierząt. Pomysł wzięliśmy rok temu, po prostu w grupie znajomych doszliśmy do wniosku, była ciekawość, czy da się kupić samochód za 1000 zł i dojechać tym samochodem nad morze. Zakupiliśmy taki samochód rok temu, jeden, i mieliśmy jednym samochodem pojechać właśnie nad morze. Pomysł sprzedaliśmy znajomym, bardzo się spodobał, no i tak samo wiele osób też pokupowało takie samochody. Rok temu udało się wyjechać, jeżeli dobrze każę, chyba 8 czy 9 samochodów. Wszystkie dojechały nad morze. Warunek był jeden, budżet 1000 zł, w tym 1000 zł trzeba było zakupić samochód, potencjalnie go naprawić, zatankować i dojechać tym do Sopotu. Każdemu się udało. W tym roku organizujemy drugi raz taki wyjazd, no już żeby nie było monotonie, nie jedziemy nad morze, jedziemy w tym przypadku na Mazury do Mikołajek. W tym roku warunki uczestnictwa w akcji są takie same jak w roku poprzednim. Przy okazji całej naszej zabawy wspieramy schronisko dla zwierząt w Zawierciu. Jak widać, nasze samochody są pooklejane sponsorami reklamami różnych sponsorów. I pieniążki do nas, schronisko dla zwierząt, właśnie z tych wpłat. Ponadto mamy zawartą umowę z firmą dokasacji.pl. Jest to ogólnopolska sieć recyklingu pojazdów, czyli mamy na tyle fajną gwarancję, że gdziekolwiek by nam się auto nie zepsuło po drodze, ktoś tam je odbierze. Możemy je porzucić, śmiało wyzłomować, jechać dalej, wsiąść do kogoś innego. Tamte auta docelowo złomujemy, no bo na tym też polegał ten cały wyjazd, czyli żeby tymi samochodami nie wracać, czyli tamte samochody wyzłomować. Tam czekamy na naszego partnera właśnie odnośnie recyklingu pojazdów. Tamte samochody złomujemy, no zostajemy tam na jakiegoś grilla na jedną dobę. Wracamy komunikacją różną tak naprawdę. No w zeszłym roku to był pociąg, no w tym momencie, jeżeli chodzi o połączenie Zawiercie Mikołajki, nie ma bezpośredniego połączenia PKP. Zatem no gdzieś jakimiś busami do pierwszego większego miasta dojechać, potem szukać połączenia PKP do Zawiercia. Akcja cieszyła się zainteresowaniem ze strony sponsorów. Sponsorów no łatwo policzyć po naklejkach. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu sponsorów. Pięciu sponsorów, zatem no średnia kwota tam wpłat, jeżeli dobrze kojarzę, była około 500 zł, czyli no prosto wnioskować, że powinna to być kwota gdzieś około 2,5 tysiąca złotych. Pod kątem sponsoringu wszystko jest przeznaczone na schronisko dla zwierząt w Zawierciu. Taka inicjatywa to doskonały sposób na to, by dobrze się bawiąc wesprzeć szczytny cel, czyli pomóc zwierzętom w potrzebie.